Temat wydaje się dość taki jałowy, mało interesujący. W rzeczywistości jest to jeden z największych problemów i chciałbym to Państwu wyjaśnić. Samo określenie upadek ideologii dotyczy ideologii neoliberalnej, ale nie tylko. Również ideologii marksistowsko-leninowskiej. Proszę zauważyć, że operuje dość precyzyjnymi określeniami. To ideologia marksistowsko-leninowska została zapisana w Konstytucji Związku Sowieckiego. Czyli tutaj nie ma wątpliwości, że te określenia one są i konkretne, i odpowiadają rzeczywistości. Ale temat jest bardzo złożony i nagromadziło się dosyć dużo nieporozumień. Zacznę od tego, co jest zawarte w tym drugim tytule. Neoliberalizm wiecznie żywy. Tutaj chodzi o to, że jest to podejście kanoniczne. Czyli krótko mówiąc, Lenin zmarł, natomiast zasady, reguły, które zostały przez niego ustalone, one nadal były przyjmowane jako wiążące i często traktowane w sposób wręcz religijny. To samo dzieje się dzisiaj z neoliberalizmem i mamy kilka problemów, o których wspomnę tylko dlatego, że nie będę ich dzisiaj omawiał, ale one istnieją. Pierwszy problem to jest świadomość śmierci neoliberalizmu. Neoliberalizm zmarł 14 marca 2008 roku. I zmarł nie śmiercią naturalną, tylko został zamordowany. Mordercą okazał się wielki kryzys ekonomiczny. To jest pewna taka metafora, pewnego rodzaju skrót myślowy. Ten denat, to jest pytanie, kim był ten denat? I to jest najbardziej uciążliwe pytanie, czym był neoliberalizm. I nawet to, że zakradł się pewien błąd, czy raczej powstało pewne nieporozumienie w tytule, nie jest przypadkowe, ponieważ jednym z problemów jest odróżnienie neoliberalizmu od liberalizmu. Na szczęście główna różnica jest dość wyraźna. Neoliberalizm jest ideologią, a liberalizm jest nurtem filozoficzno-ekonomicznym. To jest pewna różnica podstawowa. Ideologia ma swoją własną specyfikę. Wreszcie ten nasz denat żył raptem 61 lat. W marcu 1947 roku formalnie zostało założone stowarzyszenie Montpellier, które skupiło dość liczną grupę ówczesnych ekonomistów, dziennikarzy, wśród których inspiratorem był Friedrich von Hayek, ale potem pojawił się Milton Friedman, pojawiła się grupa innych osób, które z czasem uzyskały dość duże wpływy. A więc to jest cofnięcie się. Gdybyśmy chcieli zrozumieć dość
dokładnie, co się stało, to musielibyśmy cofnąć się wstecz o te 40 kilka lat. Dojść do dnia dzisiejszego. Natomiast mówię o tym tylko dlatego, że chcę jak gdyby wyraźnie podkreślić, że zostawiamy szereg problemów na uboczu, natomiast zajmiemy się konsekwencjami upadku owej śmierci neoliberalizmu. Konsekwencji. I pierwsza konsekwencja, która tu jest najistotniejsza moim zdaniem, to jest świadomość, że jest to trzecia ideologia, która w naszym doświadczeniu historycznym zaistniała. Ideologia faszystowska, marksistowsko-leninowska i neoliberalna. Wszystkie te ideologie mają wspólne cechy. Otóż do tej pory panuje taka konwencja przeciwstawiania ideologii marksistowsko-leninowskiej czy komunistycznej, jak niektórzy określają, ideologii neoliberalnej. I są liberałowie, antykomuniści, i są marksiści antyliberalni. Tak to wygląda na pierwszy oka i zauważymy, że to się mieści w naszej tradycji niestety solidarnościowej też. Prawda? Ta walka z komunistami, pod hasłem liberalnym, a z drugiej strony odwrotny element. Przy czym, jeśli dokładnie byśmy popatrzyli, co się stało w tym 30-leciu, to byśmy mogli zauważyć, że to jest nie wiele wspólnych mianowników. Otóż głównym tym wspólnym mianownikiem jest to, że każda z tych ideologii musi mieć swojego gospodarza i w tym przypadku gospodarz był jeden. Jednej ideologii drugiej. Czyli te ideologie jak gdyby były, krótko mówiąc, wytworem różnych środowisk, po części naukowych, po części ekonomicznych, ale ogólnie biorąc stanowiły instrument władzy politycznej, wykorzystywany w sposób dość podobny. Czy te ideologie tutaj były ze sobą w jakiś sposób spoordynowane? Zobaczmy, jakie były elementy wspólne. Pierwszy element, najważniejszy, materializm. Materializm. To były ideologie materialistyczne. To znaczy dogmatycznie materialistyczne, bo materializm w takim znaczeniu potocznym, codziennym, nie jest rzeczą negatywną. Każdy dba o swoje aspekty materialne i powinien o nie dbać. Tak samo jak dbać o życie duchowe. I to jest naturalne. Natomiast dogmatyzm oznacza, że to życie duchowe zostało wycięte jakby ze światopoglądu. I to widzimy. Skutki tego są przerażające. Zobaczymy, że to jest wspólna cecha i tej indoktrynacji komunistycznej przez ponad 50 lat i tych 30 lat ostatnich. Materializm. Drugi element wspólny i ten element właśnie odróżnia w dużym stopniu liberalizm od neoliberalizmu, to jest internacjonalizm. Klasyczne nurty liberalne nie miały charakteru internacjonalistycznego. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z odejściem od koncepcji dotyczącej jakiejś rzeczywistości geograficznej, społecznej, narodowej i jak gdyby przejście do
pewnych ambicji o charakterze globalnym. To jest sprawa dość złożona, ale zauważymy, że w jednym i w drugim przypadku pojawiają się podobne poglądy i podobni ludzie, mianowicie trockiści. Trockiści jako ci, którzy stanowili dość poważny odłam ideologii marksistowsko-leninowskiej i dzisiaj mamy trockistów w postaci amerykańskich neokonserwatystów. Ten sam nurt myślowy. I to jest jak gdyby drugi element i trzeci, bardziej znany, choć wymagający trochę innego spojrzenia, to jest ekonomizm. Ekonomizm. Obydwie te ideologie są zbudowane na teoriach ekonomicznych. Jedna na ekonomii marksistowskiej, która zresztą, nawiasem mówiąc, tej rzeczywistości komunistycznej czy socjalistycznej nie dotykała, bo Marx na ten temat praktycznie biorąc powiedział kilka tylko zdań i to na ogół błędnych. Wyobrażał sobie, że państwo w sposób naturalny będzie obumierało, że ludzie nie będą musieli pracować w ramach podziału pracy, tylko będzie tutaj pewna wolność wybierania sobie zawodu, zainteresowań i tak dalej. I jeszcze kilka różnych rzeczy, o których nie chciałbym wspominać. Ja myślę, że to określenie ekonomizm, które znajdujemy w literaturze, w Polsce jest ono popularne. W dużym stopniu może dzięki wypowiedziom świętego Jana Pawła II, który bardzo wyraźnie krytykował ekonomizm. Dzisiaj to określenie trochę jest za słabe. Możemy powiedzieć, że tu raczej chodzi nie tyle o ekonomizm w takim łagodnym wyrażeniu, ile chodzi o imperializm ekonomiczny. Imperializm ekonomiczny. I to jest cecha zarówno ideologii jednej, jak i drugiej. Czy te ideologie, ogólnie rzecz biorąc, one nie są tak sprzeczne i skonfliktowane, jak to na ogół się wydaje. I teraz, proszę Państwa, upadła pierwsza ideologia, upadła druga ideologia i teraz pojawia się próba ukształtowania trzeciej ideologii, o czym powiem później na końcu. Teraz zobaczmy, co się stało, jak ten neoliberalizm, który już w istocie rzeczy został skompromitowany, wyeliminowany właściwie z poważnych dyskusji naukowych, jak on żyje dalej. Ja może zacznę od przypomnienia zdania, to jest taki gwóźdź do trumny dla neoliberalizmu, zdania Józefa Stiglitza, to jest noblista, postać bardzo znana w ekonomii, nie tylko zresztą, on pisał w ten sposób, napisał artykuł, proszę Państwa, to jest jego tekst z 2019 roku, czyli to jest kilkanaście lat temu, pod tytułem Po neoliberalizmie, po. No. Przez dziesięciolecia Stany Zjednoczone oraz inne kraje realizowały program wolnorynkowy i nie ma wątpliwości, że podejście to zawiodło. Głosi na wstępie właśnie, tak głosi Stiglitz. Aby nie było wątpliwości, to jeszcze dodaję takie zdanie. Po 10 latach stagnacji neoliberalizm musi zostać uznany za martwy i pogrzebany. Ja tutaj jak gdyby nawiązałem bezpośrednio do Stiglitza. No, Stiglitza ja pamiętam jeszcze z takiego epizodu, kiedy pojechał do Moskwy, spotkał się z Putinem i namawiał Putina, żeby oligarchowie
rosyjscy, takich nazywam dzisiaj, żeby oligarchowie zostali objęci abolicją za prywatyzację, a w zamian za to złożą się pewną kwotą odszkodowawczą do budżetu rosyjskiego. To, no, Putin tak naiwny nie jest, prawda, bo jeśli on by się zgodził na to związanie Stiglitza, to raczej Stiglitz jest naiwny, to nie miałby haków na tych oligarchów, prawda? Nie mógłby rządzić. Ale to już tak anegdotycznie. Proszę Państwa, co my mamy? Po pierwsze, trzeba mieć świadomość, że myśmy nigdy w Polsce nie przeanalizowali skutków i mechanizmów tego systemu komunistycznego w Polsce. Owszem, pojawiały się takie małe, jakieś wręcz śmieszne pomysły, jak na przykład słowo homo sovietus, czy homo sovietus. To takie dosyć płytkie sprawy i my do tej pory nie mamy rzetelnej wiedzy, jak te procesy przebiegały. I teraz zobaczymy, gdybyśmy przyjrzeli się, co mamy dzisiaj, to my mamy jeszcze marksowsko-leninowskie skamieliny ideologiczne. Proszę popatrzeć na sądy. Proszę popatrzeć na Ministerstwo Finansów. Też w Polsce nie istniało Ministerstwo Finansów przed wojną, istniało Ministerstwo Skarbu. Ale dopiero pod wpływem ideologii marksistowsko-leninowskiej i naśladownictwa rozwiązań rosyjskich zmieniono całą koncepcję Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Skarbu. Tak był prawnik, który wręcz przechwalał się, że świetnie skopiował wzory sowieckie. I powstało Ministerstwo Finansów. Do tej pory tylko były zmiany o charakterze kosmetycznym. A później okazało się, że powstały dwa ministerstwa skarbu. Jedno w stylu sowieckim, a drugie nie wiadomo z jakiej racji, ale nazwane ministerstwem skarbu. Bez żadnej logiki. To są skamieliny. Jeżeli popatrzymy na neoliberalizm, to mamy następną porcję skamielin. To są umowy międzynarodowe. Proszę Państwa, przecież popatrzmy na umowy o ochronie inwestycji zagranicznych. To są typowo neoliberalne rozwiązania ułatwiające ekspansję kapitału zagranicznego na słabe rynki, w tym przypadku na rynek polski. Zobaczmy na Unię Europejską. To jest konstrukcja neoliberalna. I teraz neoliberalizmu nie ma, a ten system prawny i te instytucje zostały i nadal funkcjonują. Tak te sprawy wyglądają do tej pory. Ale najważniejszą rzeczą, która została i o której się najmniej mówi, to zostało myślenie ideologiczne. I niezależnie od tego, czy ktoś jest przeciwnikiem neoliberalizmu, czy jest przeciwnikiem komunizmu, czy nie, to wcale nie oznacza, że nie jest jak gdyby zakażonym myśleniem ideologicznym. I na czym to myślenie ideologiczne polega? Ja to powiem w skrócie, bo temat jest bardzo szeroki. Otóż polega na tym, że jedna i druga ideologia zawężają pole widzenia. Czego tam brakuje? W jednym i w drugim przypadku. Brakuje historii, czy wymiaru historycznego. Brakuje wymiaru przestrzennego, bardzo ważny wymiar,
więc nie widzimy przestrzeni. Brakuje wymiaru religijnego, szerzej duchowego i brakuje kultury. To są te cztery podstawowe wymiary. Brakuje wielu innych rzeczy, ale tego brakuje. To jest olbrzymie zubożenie umysłowe. To jest jak gdyby pierwszy element, który wskazuje, czym jest myślenie ideologiczne. Ono jest po prostu ubogie, biedne. I my niestety w Polsce mamy do czynienia z tym fenomenem. I drugi element tego myślenia ideologicznego to jest odejście od myślenia analitycznego, od myślenia w konkretnych kategoriach życia codziennego, myślenia o rzeczywistości, tej codziennej rzeczywistości i przejście do abstrakcji, które w istocie rzeczy związku z rzeczywistością nie mają, mają pozorny związek z rzeczywistością. No to podam przykład. Rynek. Czy to jest rzeczywistość, czy to jest abstrakcja? Proszę popatrzeć. Jeżeli weźmiemy czynnik przestrzeni, coś, co jest rzeczywiste, mieści się w określonej przestrzeni. Rynek mieści się w jednym punkcie. Tam nie ma przestrzeni. To jest taka konstrukcja, jest widoczna w ramach ekonomii liberalnej. Rynek jako abstrakcja, demokracja jako abstrakcja. I teraz można wymienić szereg tego typu abstrakcji i my tą abstrakcją, bardzo to są określenia niejednoznaczne, posługujemy się na co dzień we własnym myśleniu. Nie myślimy konkretnie. Może podam przykład. Gdzie jest pojęcie miejsca? Przecież każdy człowiek ma miejsce. Gdzie jest to pojęcie miejsca? Gdzie jest pojęcie przestrzeni geograficznej i przestrzeni społecznej? Każdy człowiek ma określoną przestrzeń życiową. Nie ma tego, prawda? Gdzie jest miejsce na elementy zewnętrzne? Nie. Wszyscy są blisko, wszyscy są bliźni, nie ma obcych. Proszę zobaczyć. A więc nie ma rozróżnienia między tym, co jest wewnętrzne, a tym, co jest zewnętrzne. I proszę zobaczyć, że te kategorie, które w normalnym życiu codziennym odgrywają bardzo istotną rolę i one pozwalają każdemu żyć według własnych możliwości, własnych zasad. To te kategorie zostały wyeliminowane, ale przede wszystkim brak myślenia analitycznego. To jest to, co jak gdyby wskazuje na słabość intelektualną współczesnych Polaków. To jest słabość, bo abstrakcje są potrzebne tylko wtedy, kiedy można od tych abstrakcji zejść do rzeczywistości, do konkretów. A to są abstrakcje bez konkretów. Proszę popatrzeć i posłuchać, co mówią politycy. Posługują się w 100% wyłącznie określeniami abstrakcyjnymi, które związek z rzeczywistością mają, nazwijmy sobie, umowny. I teraz na koniec przejdę do tej nowej ideologii, która już się szykuje, zaczyna do nas docierać. No to tym razem to jest ideologia eklektyczna. To jest ideologia eklektyczna, która zawiera gdyby trzy różne nurty. Pierwszy nurt to jest aktualizacja marksizmu, naturalizmu i maltuzjanizmu. Najgorszy jest ten trzeci. Aktualizacja. Ta aktualizacja, ona odbywa się już od wielu lat. Ale to nabrało tempa.
W każdym razie po 2008 roku dość gorączkowo zaczęto jak gdyby aktualizować te tradycyjne elementy ideologiczne. Druga warstwa, drugi aspekt to są pewne koncepcje ad hoc. Pomysł, genderyzm, postmaterializm, on się łączy z tym miłym podejściem do zwierząt, do przyrody w ogóle, do Matki Ziemi i tak dalej. Neofunkcjonalizm to jest z kolei próba usprawiedliwiania takich tworów jak Unia Europejska. I to jest jak gdyby drugi nurt, gdzie są to drobne elementy, ale które są jak gdyby wciągnięte w ten odkurzacz tej ideologii eklektycznej. I są wciągane. I wreszcie trzeci, romantyzm technologiczny. No, romantyzm technologiczny to on ma swoją historię. Faszyzm opierał się na romantyzmie technologicznym, przemysłowym. Podobnie jeśli chodzi o ideologię marksistowsko-leninowską, też istniał romantyzm technologiczny, budownictwo, elektryfikacja przede wszystkim na początek, prawda, potem budownictwo, przemysł ciężki i tak dalej. Proszę zobaczyć, prawda, kołchozy. Tutaj jak gdyby, no oczywiście to było w faszyzmie i w komunizmie, to było domeną sztuki, poezji. No, czy tutaj można powiedzieć, że to był klasyczny taki wytwór romantyzmu technologicznego. I teraz mamy fazę romantyzmu technologicznego, tym razem związaną z technologiami informacyjnymi. I między innymi to, co najbardziej w tej chwili staje się dolegliwe i popularne, sztuczna inteligencja. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że niedawno, kilka dni temu, w Niemczech, w jednym z kościołów luterańskich, sztuczna inteligencja wygłaszała kazanie, na które przeszło 300 osób, a było więcej, wszyscy byli zainteresowani tym kazaniem. Napisane kazanie i wygłoszone przez sztuczną inteligencję z awatarami. To, że doszło, dochodzi do tego, ale co tutaj jest istotne? To jest dalsze odbieranie podmiotowości ludziom. Bo te ideologie w istocie rzeczy zubażały ludzi. Zubażały pod względem i duchowym, i materialnym. I tu mamy do czynienia z dalszym ciągiem tego samego procesu. Na zakończenie, jeszcze już. Nie, proszę bardzo. Na zakończenie ja Państwu opowiem opowiadanie, którego jestem autorem, które trochę lepiej wyjaśnia te mankamenty ideologii. Jest to opowiadanie o czerwonym więzieniu. Wyobraźcie sobie Państwo, że pewne więzienie zostało zaaranżowane wyłącznie w kolorze czerwonym. Czyli więźniowie i strażnicy mieli uniformy czerwone, ściany i korytarze były pomalowane na czerwono. Nawet jedzenie było wyłącznie czerwone. I raz w tygodniu była pogadanka, właśnie dwie pogadanki. Jeden na temat ciał niebieskich, a drugi na temat buntowników. To opowiadanie, ta pogadanka na temat ciał niebieskich polega na tym, że jest to nieprawda, że istnieje niebo. Niebo nie istnieje. Istnieją, to jest złudzenie wzrokowe, natomiast istnieją
różne ciała niebieskie, które nie są niebieskie, ale czerwone, co można... okazało się, co nauka odkryła. I to była pierwsza pogadanka. Druga pogadanka o buntownika, co są ci, którzy wątpią w to, że są czerwoni. To są buntownicy. Oni podważają porządek społeczny. No i teraz więźniowie podzieli się na trzy grupy. Pierwsza, najliczniejsza grupa, jak się łatwo spodziewać, to byli ci, którzy uważali, że tak jak jest, tak jest. No. Wszystko jest czerwone. Druga grupa, mniejsza, miała pewne wątpliwości, dlatego że niektórzy zauważyli, że nie są czerwonymi, a przynajmniej nie dostatecznie czerwonymi. No ale nie mogli nic zrobić, ponieważ gdyby próbowali tę sprawę wyjaśnić, narażaliby się na to, że są buntownikami. I wreszcie trzecia grupa, to ci, którzy mówią, chwileczkę, przecież ja nie jestem czerwony. I ci szukali wyjścia, jedyni ci szukali wyjścia z tej opresji. Oczywiście kolory można zmieniać. Nie muszą być czerwone, może być niebieskie. Mogą być więźnia w różnych kolorach. Tęczowi? Mogą być tęczowi. I proszę zauważyć, że w tym, że tu jest pewna logika. Po pierwsze, to jest zubożenie ludzi. Jedna barwa. A świat jest wielobarwny. I to jest ważniejsze. Tu nie chodzi o wolność. Tu chodzi o zubożenie spojrzenia i jednocześnie rzeczywistości. Proszę popatrzeć, jak to zubożenie wygląda. Wydawałoby się, że kiedy mówimy o ideologii, to myślimy tylko o sferze poznania. O tym, że jest to jakiś fragment wiedzy, jest to światopogląd, czy może nawet jest to religia. Jakaś taka świecka. Proszę Państwa, tak, to jest pewna część tej ideologii, ale jest druga część tej ideologii. To jest rzeczywistość. Proszę popatrzeć, to więzienie rzeczywiście, materialnie było zideologizowane. Rzeczywistość też jest zideologizowana. No tu chodzi głównie o to, że instytucje są przeciągnięte myśleniem ideologicznym. Gdyby to popatrzymy na uniwersytety, popatrzymy na ośrodki kultury, popatrzymy na inne rodzaje działalności, zobaczymy, jak głęboko to nasze myślenie jest niestety zideologizowane. I to jest moim zdaniem bardzo trudny do zrozumienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dyskusji po tym przedstawieniu, no można powiedzieć, w wieku takim wczesnoemerytalnym, 61 lat, tak, przeżył neoliberalizm, więc zresztą te wielkie ideologie, czy faszyzm, czy marksizm, też to były okresy trochę dłużej, ale też generalnie kilkudziesięcioletnie, tak, kiedy przeżywały swoją świetność. Chciałem na wstępie może zapytać o to, jak do tego podchodzi między innymi Aleksander Dugin, bo on powiedział, że jesteśmy w czasie tak zwanej czwartej teorii politycznej. On właśnie powiedział, że umiera zarówno faszyzm, jak i neoliberalizm, jak i marksizm.
i że trzeba w to miejsce wprowadzić czwartą ideę polityczną. Czy na ten temat można by coś powiedzieć? Ja może wstanę, żeby dla równowagi. Proszę Państwa, jest pewna specyfika myślenia, jeśli chodzi o inteligencję rosyjską. Otóż tam są dwa problemy, które ze sobą się łączą. Mianowicie pierwszy problem, że inaczej traktują ideologię niż my. Otóż my mamy świadomość, że ideologia, te ideologie, one wypierają kulturę. Wypierają kulturę narodową. Po prostu wchodzą na miejsce kultury. Co jest znakomite dla tych ludzi, którzy nie mają kultury. Kultury zwłaszcza osobistej. Ponieważ pozwala to, te ideologie pozwalają na tak zwany awans społeczny. Bezwartościowy, ale awans. Często materialny. Często prestiżowy. W Rosji sytuacja jest trochę inna. Tam nie tworzy się pewnej opozycji między ideologią a kulturą. I tam nadal rozważa się w kategoriach ideologii. Brakuje nam, to długi tak, brakuje nam ideologii. Musimy mieć swoją własną ideologię. Tamte się skończyły. Niektórzy oczywiście nostalgicznie wracają do stalinizmu. To nie jest ideologia, ale jest to umownie nazwijmy ideologia polityczna. To jest coś węższego. I od tej strony to jest to, że my nie szukamy ideologii. Rosjanie szukają ideologii i Dugin też. On szuka ideologii. Szuka ideologii jako szansy. My natomiast upatrujemy szansę w kulturze narodowej. To jest duża różnica. Kultura, no muszę to powiedzieć, chociaż wydaje się to oczywiste, ale w świetle tego, jak kultura jest w Polsce traktowana, to już mam wątpliwości. Kultura jest systemem selekcji społecznej. Pamiętajmy o tym. Kultura jest systemem selekcji społecznej. Pozwala awansować w sposób autentyczny tym, którzy reprezentują pewne cenne wartości. Natomiast zamyka awans przed tymi, którzy na ten awans nie zasługują. To jest kultura. Kultura jest sposobem życia, a nie czymś zewnętrznym, co można sobie obejrzeć, skonsumować. A to jest różnica. Rosjanie mają inny stosunek do tych spraw. Natomiast na pewno, jeśli porównamy, jak wygląda dzisiaj dyskusja o sprawach społecznych, narodowych, a nawet ideologicznych, to z przykrością trzeba stwierdzić, że poziom tej dyskusji, mówię o poziomie merytorycznym, w Rosji jest znacznie wyższy niż w Polsce. I Dugin należy do tych kilkudziesięciu intelektualistów rosyjskich, którzy biorą udział w tej dyskusji. No tam różne rzeczy się pojawiają. Prawda? Pamiętajmy, że tam jest szereg nurtów, które są ze sobą sprzeczne. I to tworzy pewien klimat do polemiki, do dyskusji. Jest to trochę inny obraz rzeczywistości niż ten, który do nas dociera z mediów. No nie wiem, czy Państwo na przykład wiedzą, jak silny tam jest nurt ortodoksyjny, nurt prawosławny. A żeby było ciekawe, ten nurt prawosławny
ma na zapleczu bardzo znane postacie w świecie nauki, w polityce, no oczywiście w cerkwi także, ale jest to nurt negatywnie nastawiony do Putina, do prezydenta Putina. Prawda? Chociażby taki przykład. Oczywiście trudno o tym dużo mówić, ale oby tak było, żeby u nas te dyskusje jak gdyby ożyły. My jesteśmy niestety w Polsce w takiej sytuacji, jeśli chodzi o środowiska narodowe i patriotyczne, że właściwie to jak gdyby uprawiamy taką cichą żałobę po śmierci ojczyzny. Tak mniej więcej do tego doszło. To jest odpowiedź na to pytanie. Dziękuję bardzo. Czy są może jakieś pytania czy głosy w dyskusji? Proszę bardzo. Ja może dopowiem, to znaczy zacznę od tego, że naukowcy, jak prowadzą dyskusje, to są na ogół, są to ludzie naiwni. Ja sam tyle lat żyję w środowisku naukowym i doskonale wiem, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy są taką prawdziwą, twardą rzeczywistością i z takim dobrym, osobistym doświadczeniem życiowym wiele wspólnego nie mają. To jest pewna sytuacja ludzi, którzy żyją pod kloszem. Prawda? To są ludzie naiwni i przez to łatwowierni. W związku z tym oni wyrażają takie poglądy, które mają tą silną warstwę emocjonalną. Mimo, że powinni jako naukowcy podchodzić do tego bardzo chłodno. Otóż, proszę Państwa, uporządkujmy. Pierwsza dyskusja, która trwa od wielu lat, jeśli chodzi o technologię i to dotyczy w szczególności sztucznej inteligencji, jest to, czy te urządzenia albo aplikacje, czy są neutralne pod względem etycznym,
czy są neutralne pod względem bezpieczeństwa, czy i może pod kilkoma innymi względami, czy są nieneutralne. No i ta dyskusja właściwie sprowadza się do tego, że jedni uważają, że ta technologia jest zresztą świetna, jeśli jest właściwie użytkowana. A nie, że będzie. Ale to jest błąd, ponieważ te technologie są nieneutralne, ponieważ posiadają własne, każda z tych technologii ma swojego właściciela, a ten właściciel ma swoje ambicje, swoje cele i swoje plany. No i to jest jego narzędzie. I to samo dotyczy sztucznej inteligencji. Ona się nie wymyka tak sama z rąk, prawda? Ona się może wymknąć tylko w sposób celowy. I oczywiście co do etyki, a także co do takiej społecznej pozycji ludzi, którzy tymi tymi technologiami się posługują, można mieć bardzo dużo uwag i trzeba być ostrożny. Czy te ideologie, czy te technologie są niebezpieczne? Nie dlatego, że one same w sobie, tylko zostały stworzone. Jeżeli weźmiemy na przykład chiński system kredytu społecznego, to jest system totalnej inwigilacji, połączony z systemem nagród i kar za złe lub dobre zachowanie poszczególnych ludzi. Prawda? No to to jest produkt wyjątkowo szkodliwy i niebezpieczny. Prawda? Podobnie z innymi sprawami. Natomiast co do tego, że sztuczna inteligencja może zastąpić człowieka, to nie jest to takie przekonujące. Raczej to jest powiedziane na wyrost. Twórczość ludzka nie ma ograniczeń. Czyli człowiek może pracować nawet wtedy, kiedy pozbywa się niektórych obszarów swojej działalności zawodowej. Nawet człowiek nie musi być taką wątłą roślinką. To zależy raczej od tego, jak ludzie są wychowani, jak są formowani etycznie i jaką reprezentują osobowość, prawda? Charakter. Nikt w tym zakresie nie jest jak gdyby szczególnie dotknięty, ale to nie znaczy, że nie należy podchodzić do tego bardzo ostrożnie. To tyle chciałem dodać tylko, bo... To jest problem bardziej złożony, bo my tu mamy, ja przynajmniej jak
wchodzimy na trochę inny grunt. Znaczy, kiedy mówimy o ideologii, to brakuje nam jeszcze kilku obszarów, które musielibyśmy tu uwzględnić. Jeśli chodzi, no ja może podam przykład, bo taki przykład, który jest mi dość dobrze znany. Zobaczmy to w naszej historii działalność polskiej macierzy szkolnej. Co to było? To była olbrzymia sieć szkół, bibliotek, ośrodków kultury, kilka tysięcy szkół, które były jak gdyby wspólnym dziełem nauczycieli i rodziców. Tak to można było określić. Dlaczego ja do tego nawiązuję? Otóż zobaczmy, że ta macierz szkolna, która powstawała w warunkach no, braku niepodległości. No, nawiasem z Jadwiga Henryka Sienkiewicza przede wszystkim. To była autonomiczna organizacja. To była grupa społeczna, bardzo mocna, rozbudowana, mająca swoje własne autonomiczne cele, niezależne od władzy politycznej. I w związku z tym ta organizacja, ona nie miała tego charakteru instytucji, a w szczególności instytucji państwowej. No. Natomiast w momencie, gdy zostało to przejęte przez instytucje państwowe, to jak to się stało? No stało się tak, że powołano Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, komunistyczną organizację, która przejęła majątek po macierzy szkolnej. No. I zbudowała szkoły, znaczy nie zbudowała, prowadziła te szkoły już w duchu indoktrynacji marksistowskiej. Ja sam chodziłem do takiej szkoły w Warszawie, na ulicy Narbuta, to się nazywało TPD-16, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, szkoła numer 16, no, mówię o szkole podstawowej. A więc i tu jest jak gdyby ten element zamknięcia pewnej przestrzeni społecznej, prawda? Ci ludzie, którzy zostali tego pozbawieni, już w zasadzie zostali skazani na zupełnie inny typ edukacji. Nie wiem, czy dobrze to uzupełniłem, ale ten element takich autonomicznych grup społecznych jest tutaj istotny. My to nazywamy bardzo ogólnie samorządność, prawda, czy jakiś element samoorganizacji, ale popatrzmy, nie chodzi o jakieś małe grupy społeczne, to chodzi o bardzo rozbudowaną sieć kilku tysięcy szkół, co zostały jeszcze relikty na Białorusi, w Wielkiej Brytanii i tutaj na Zaolziu. Jeszcze tam te szkoły funkcjonują. Natomiast to, co w tej chwili nazywamy szkołami, jest skamieliną. Tą marsistowską linowską skamieliną. Nie mówię o osobach, bo z tym jest trochę inaczej. Związek Nauczycielstwa Polskiego to była ta organizacja bardziej lewicowa przed wojną i bardziej związana z niskim z poziomem kształcenia podstawowego czy elementarnego wtedy w porównaniu do macierzy szkolnej. I to zostało. Nawiasem mówiąc, Związek Nauczycielstwa Polskiego też przejął część tych szkół po macierzy polskiej. To się tak stało.
Czyli ja bym tutaj nie mówił, że to jest wina nauczycieli na przykład, czy oni zostali źle wychowani i tak dalej. To jest bardziej jak gdyby skomplikowana sprawa. Nie wiem, czy udało mi się to wcześniej dopowiedzieć. Dziękuję. Czy są może jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie dotyczące tego, co nazwałeś spowinowaceniem ideologii, że są te trzy punkty wspólne: materializm, internacjonalizm i ekonomizm, prawda? Człowiek jest pojmowany tylko nie jako istota duchowa, tylko jako no powiedzmy, mówiąc brzydko, robol, czyli jako jakiś tam śrubka w maszynie do wielkiej produkcji. Czy jest jakaś alternatywa? Bo jak widać, pozornie te ideologie ze sobą konkurują, ale tak naprawdę prowadzą ludzi w tym samym kierunku, czyli takiego, można powiedzieć, materialistycznego, można by to nazwać piekła. To piekło jest, no bo nie ma żadnego odnośnika właśnie na zewnątrz i ta sztuczna inteligencja to będzie tylko pogłębienie tego kierunku. No to jest, części odpowiedzi było zawarte w moim wystąpieniu, mianowicie powiedziałem, że tu jest ta opozycja między ideologią a kulturą. Mhm. No, no niestety z kulturą w Polsce, kulturą narodową jest bardzo źle. My mamy jak gdyby tą kulturę złożoną z dwóch części, z kultury szlacheckiej i z kultury ludowej. No są dwie odrębne kultury i one prowadzą do różnych zachowań później społecznych i politycznych. No. I to można bardzo dokładnie przeanalizować. To są różne. I teraz, proszę Państwa, kultura szlachecka, ona jest przez wszystkich prawie, z małymi wyjątkami, traktowana jako kultura zewnętrzna. Zewnętrzna, czy nie osobista, a zewnętrzny. No. Zapytajmy, kto się czuje szlachetny? Kto się czuje szlachcicy? Czy chociażby... To jest problem. Każda kultura zewnętrzna nie działa. Nie funkcjonuje. Bo ona funkcjonuje tylko wtedy, kiedy jest spersonifikowana, kiedy jest przyjmowana jako coś wewnętrznego. Mamy imitację tej kultury, prawda? No, weźmy na przykład Bolesława Bieruta. Bolesław Bierut, oficer NKWD, uczestniczył w procesjach Bożego Ciała. Na samym, prawda? No zresztą u nas w tej chwili nasi obecni politycy trochę, wydaje się, naśladują. Wracamy do tej tradycji. Bolesława Bieruta, prawda? To jest właśnie imitacja. Imitacja kultury. Tu nie chodzi o wysokie wymagania kulturowe. Nie chodzi. Chodzi o to, żeby była ukształtowana osobowość człowieka. A tutaj zamiast osobowości to jest indywidualizm. A to jest ten problem. Dobrze? Bardzo dobrze. Myślę, że na ten temat można było więcej powiedzieć, ale nie znęcajmy się nad samym sobą. Można coś dopowiedzieć? Proszę bardzo, panie profesorze. Można coś dopowiedzieć? Temat, jak rozumiem, dotyczył no, jakichś zasad ideologii, jakichś takich norm popularnych, nie tym bardziej, świecie. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle już minął ten okres czasu, kiedy walka
jeszcze zahaczała się o rozum i układała jakieś tam teorie. Dzisiaj cywilizacja, ta pseudocywilizacja, ona uderza modą, obrazkami inaczej mówiąc, i pewnymi formami życia narzucanymi przez modę. I to w różnych formach dociera do ludzi daleko łatwiej niż kategorie umysłowe, które no, musiałyby jakoś zostać no, zapisane w takim czy innym światopoglądzie. Jeszcze dobre czasy komunistyczne to były takie, kiedy chodziło o światopogląd. Był światopogląd jasny, to ten komunistyczny i ten pseudokatolicki, no to ciemnota. Ale było jeszcze mowa o czymś, co się mieściło w głowie. Teraz wydaje mi się, że zasada, jeżeli chodzi o taką pseudointelektualną warstwę, to jest warstwa chaosu intelektualnego, pomieszania pojęć, pomieszania słów i języka. No i w związku z tym miał to jest, nie ma już miejsca na teorię, bo trzeba by zacząć od definicji słowo po słowie, bo w zakresie języka mamy chaos. No i w efekcie rzecz biorąc wydaje mi się, że przeciwstawienie atakowi chaosu między innymi i tej irracjonalnej mody, no bo pani musiały wyrzucić to ręki, bo trzeba było na plecach, ręce nie mogą. No minęło parę lat, trzeba te plecaki wyrzucić teraz, trzeba mieć w rękę. No to jeszcze z torebkami tak, ale jak bogowie, no to tutaj jest. Wydaje mi się, że jakoś trzeba by tutaj trochę nowej filozofii, żeby dać podbudowę zasadom logiki chrześcijańskiej. I że jakakolwiek inna próba walki właściwie jedynie może polegać na tym, żeby się od tego raczej dystansować. Z tym się nie da. Z chaosem się nie da. Tam, gdzie nie ma logiki, to się nie da, bo wolno no nic z tym zrobić. To przepraszam, taka ogólna refleksja, bo też się zderzamy, że jednak my mamy aspiracje jeszcze do jakiejś teorii, do jakiejś doktryny. Nasze pokolenie było uformowane, choćby komunistyczne, ale a teraz chaos. Chaos i to uderzamy warstwą uczuciową, warstwą tymi podprogowymi działaniami na emocje, również głową i obrazkami. Przepraszam, to taka raczej może bardziej negatywna niż konstruktywna refleksja, żeby sobie uświadomić, że nie warto na tym polu dać się w ogóle bardziej. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Może pan słów? Tak. Ja zgadzam się z tym całkowicie, ale dodałbym taką rzecz pocieszającą. Mianowicie, my mamy odwróconą do góry nogami hierarchię społeczną i w związku z tym, ja nie mówię o hierarchii politycznej, ale mówię o hierarchii społecznej szerzej, w związku z tym większość tych ludzi, którzy są słabi pod względem intelektualnym, leniwi, nastawieni konsumpcyjnie, to oni jak gdyby dominują w tej przestrzeni publicznej, zajmują często wysokie pozycje w różnych zawodach
czy w różnych środowiskach, ale nie jest powiedziane, że ich jest, że oni tworzą większość, że oni dominują. Prawda? My mamy coś innego, panie profesorze, mamy znak zapytania. Ilu takich jest? Prawda? Może być tak, że dla niektórych to jest zjawisko przejściowe, bo ja spodziewam się, że takim dobrym nauczycielem to jest doświadczenie życiowe, ale najlepszym nauczycielem jest trudne doświadczenia życiowe. Prawda? Jak ktoś dostanie w skórę, to będzie się zastanawiał, dlaczego dostaje w skórę. Będzie dochodził, często lepiej lub gorzej, skutecznie lub nieskutecznie, będzie dochodził do pewnych zasad racjonalności czy mądrości życiowej. Chcę też podkreślić, że my nie mamy ani prawa, ani powodu, żeby oczekiwać od ludzi szczególnej mądrości. My powinniśmy oczekiwać od ludzi mądrości życiowej w tym sensie, że każdy ma swoją własną, osobistą drogę życiową, zawodową, rodzinną i tak dalej. I że w tym zakresie przynajmniej czuje się odpowiedzialny i nie zaniedbuje własnych, osobistych interesów. Bo to, co pan profesor wskazał, to już jest patologia, gdzie ci ludzie działają wbrew sobie samym. Dają się jak gdyby wprowadzić w ten chaos. A przecież zwykły instynkt samozachowawczy powinien sprawiać, że w warunkach chaosu, w warunkach zagrożenia człowiek zaczyna podchodzić do życia, do problemów chłodno i z dystansem. No, a to jest brak tego chłodnego podejścia i dystansu. Przeciwnie, jak pan co mówił, emocje i jakieś takie dzikie zaangażowanie. No, tyle mogę dopowiedzieć, ale uważam, że jest to temat, który znacznie dalej trzeba byłoby jeszcze ciągnąć. Dziękuję. Ja bym chciał jeszcze zapytać o sytuacje międzynarodowe i o analogię. Wiadomo, że kilka lat po tej w cudzysłowie śmierci neoliberalizmu. Nawet nie w cudzysłowie, bo to jest na serio. Na serio. Po śmierci następował ten kryzys, wielki kryzys ekonomiczny. Jednym z większą ofiar była Grecja. Chciałem o Grecję zapytać, czy my na doświadczeniu Grecji możemy się czegoś nauczyć i w sprawach, no właśnie, ekonomicznych, ale też w sprawach tych kulturowych, duchowych i tak dalej, bo to, co się, to można powiedzieć, Grecja sięgnęła dna, wyspy greckie były sprzedawane wielkim oligarchom na świecie i wielkim firmom. Wręcz chyba Niemcy żądali tej formy spłacania greckiego długu. Czy Polska nie jest w analogicznej sytuacji, że nasze lasy, że nasz majątek narodowy może pójść w dobie tego kryzysu w pacht, tak jak poszła w pacht obcych grecka gospodarka, greckie wyspy, no grecka w pewnym sensie też kultura. Tak, ja jednak wstanę, żeby zachować jeszcze ten sam zwyczaj. Ja mam bardzo osobiste opinie i one mogą być przyjmowane dość krytycznie. Otóż
Grecy bardzo mocno ewoluują. Oni w tej chwili mają nowy, mają taki okres kampanii wyborczej i dzięki temu pojawiają się różne głosy. Co u Greków pojawiło się wcześniej niż u nas? Bo analogii jest dużo. No Grecy mają też pewne specyficzne elementy, o których nie można zapominać, ale co się pojawiło? Grecy w tej chwili, w Grecji pojawia się bardzo duży w dyskusjach publicznych, politycznych, nawet religijnych, bardzo duży taki nurt samokrytycyzmu. Czyli ta świadomość, że wiele spraw zostało zawinionych, nazwijmy to, przez społeczeństwo greckie. Oni mają tą świadomość. Polacy są pod tym względem daleko w tyle. Są to, tak jak mówił kiedyś w wierszu Gałczyński bodajże, prawda? Że Niemiec taki, tam, Włoch taki, a zaś każdy krakowianin goły inteligentny. Włoch namiętny, a każdy krakowianin goły inteligentny. To znaczy ta lekkomyślność. Jeszcze myśmy, nie, społeczeństwo polskie jeszcze do tego etapu nie doszło. Co było u Greków innego? Grecy byli zaszokowani. U nas te procesy zachodziły długo i ewolucyjnie. Grecy zostali zaszokowani tym wywołanym przez Unię Europejską, Niemcy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy kryzysem finansowym. Ten kryzys został po prostu przygotowany. To była pułapka zadłużeniowa, w którą Grecja wpadła. I oczywiście w ślad za tym pojawiło się szereg perturbacji. Natomiast analogie są w jednym punkcie bardzo daleko idące. Mianowicie jeśli chodzi o zachowania rządów i partii politycznych. To jest prawie to samo. Przy czym Grecy są pod tym względem bardziej spostrzegawczy i bardziej krytyczni niż Polacy. Nie mają tutaj złudzeń, z kim mają do czynienia. Wiedzą, że to nie są politycy. Wiedzą, że to nie są partie. Wiedzą, że to nie jest demokracja. I że nie są to wybory. I bardzo ciekawą sprawą jest współczesna dyskusja na tle wyborów. Tam się zdarzyły dwa poglądy. Pierwszy pogląd, taki jak jest u nas do tej pory, w 100%, to co, że trzeba iść na wybory. I pojawia się drugi pogląd, że trzeba wreszcie pokazać, że my się nie akceptujemy tego. Jak pójdziemy na wybory, pokażemy, że akceptujemy. No i oczywiście te dwa poglądy są bardzo mocno, jeden i drugi, bardzo mocno uzasadniane. Nie tak, że są to jakieś przekonania, ale jest to walka na argumenty merytoryczne z odniesieniem się do historii, do literatury, do zagranicy i tak dalej. I moim zdaniem to podejście abstencyjne, ono w Polsce jeszcze długo się nie pojawi. Żeby mieć, mówimy, tam jest analogia ze szczepieniami. Masz się zaszczepić, bo jesteś obywatelem, to jest twój obywatelski obowiązek. Masz iść na wybory, bo to jest twój obywatelski obowiązek. A tutaj są tego typu skojarzenia. To jest bardzo ciekawe. Temat jest znacznie trudniejszy. Ja uważam, że Grecy pod kilkoma względami kulturowymi zwłaszcza jednak mają pewne zalety i są, mogą nam służyć wzorem. Mianowicie przede wszystkim, jeśli chodzi o
patriotyzm i religijność. Grecy, bodajże poza Gruzinami, czy Ormianami, ja tutaj nie jestem tak pewien, mają najwyższe, według amerykańskich badań, najlepsze wskaźniki świadomości narodowej. To jest tak gdzieś ponad 90% Greków ma głęboką świadomość narodową. Tożsamość ten. Rosjanie gdzieś około 70%. 70 kilka. Dość wysoko. Polacy. A Polacy? 55. Nie, nie tak źle. Może być gorzej. Bo Francuzi ma niżej, rady Niemcy. Teraz to jest. No w każdym razie muszę powiedzieć, że tak źle to nie wygląda. Natomiast jeśli chodzi o religię, no tam jest prawosławie, konflikty w ramach tego prawosławia są bardzo duże, zwłaszcza na tle cerkwi ukraińskiej, prawda? Schizmy ukraińskiej właściwie. Ale jaka jest różnica, jeżeli tam jakiś hierarcha zachowa się nieodpowiedzialnie albo wystąpi z jakimiś jawnie lub niejawnie antynarodowymi działaniami, to on jest podlega brutalnej krytyce również ze strony części no tych hierarchów i popów, znaczy czy tam jak gdyby w ramach tej struktury prawosławnej tacy są większe niż u nas, ale jest tam bardzo wyraźna reakcja na niegodziwe zachowania hierarchów prawosławnych. Podobnie jest i w Rosji, no oczywiście to jest pewien pozytyw. My jednak wiemy, że tutaj istnieją dość duże przepaści, duża przepaść między katolicyzmem a prawosławiem. O tym się nie mówi, ale jest tutaj szereg historycznie już nawarstwionych problemów. I tutaj ten wątek ekumenizmu to jest raczej wątek katolicki. Tam on nie jest dobrze widziany. To tyle bym powiedział o Grekach. Dziękuję bardzo. Nie widzę, żeby były jakieś pytania. Ja jeszcze powiem coś o książkach i zapowiem kolejne spotkanie. Jakby ktoś z Państwa się dorzucił do naszej puszeczki, to puszczam ją. Nie pokrąży salę. Proszę Państwa, nie wiem, ile tam jeszcze zostało. Tu mam jeszcze jedną sztukę książki profesora Artura Śliwińskiego, Życie wśród łupieżców, historia kryzysów i upadku gospodarczego Polski. Myślę, że bardzo ciekawa książka, warto się z nią zapoznać. Mamy też książki naszych poprzednich prelegentów. Dwóch na razie tutaj mam przed sobą. Ambasador Krzysztof Baliński, Polska czy Polin, sekrety relacji polsko-żydowskich. Bardzo ważna, bardzo ciekawa pozycja. A także Krystian Jachacy, Rewolucja peryferii. To jest książka i o sprawach ekonomicznych i społecznych, a nawet ustrojowych. Młodego autora, bardzo ciekawa, godna polecenia. No i jeszcze dwie książki. Tutaj w dyskusji była mowa na temat Aleksandra Dugina. Mamy książkę Manifest Wielkiego Przebudzenia i pisma
czasu wojny, którą warto polecić, oraz książkę, która się czyta jak dobry kryminał, ale zawierająca wiele faktów. Mianowicie Niebezpieczny związek, tajna współpraca USA-Izrael, książka Andrew i Leslie Cockburna. Myślę, że książka bardzo, bardzo ważna, która pokazuje relacje od lat 40. do lat 90. pomiędzy państwem Izrael a Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że bardzo ważna książka. Jeżeli chodzi o nasze kolejne spotkania, no to mamy ten cykl co dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, 26 czerwca, naszym gościem będzie redaktor Jan Engelgard, redaktor naczelny Myśli Polskiej. Będzie to spotkanie związane z rocznicą Traktatu Wersalskiego, bo będzie dwa dni przed tą rocznicą, czyli 26 czerwca. Tytuł taki roboczy zaproponowany przez pana redaktora to jest: dlaczego Wersal okazał się nietrwały? Ja myślę, że jest to ważne pytanie, ale oczywiście podyskutujemy o innych sprawach też. Na przykład, czy lepszym dniem do świętowania niepodległości Polski jest 11 listopada, a może 28 czerwca, bo taka dyskusja też trwa. No jeszcze się pojawia ten chyba 6 października, czyli 7 Rada Regencyjna i tak dalej. Proszę Państwa, więc zapraszam za dwa tygodnie na spotkanie z Janem Engelgardem, a osoby, które są zainteresowane, tutaj mieliśmy taką wspólną inicjatywę.